Wnet. I wracamy do studia i zajmiemy się pewną instytucją, nazwijmy to parlamentarną, międzynarodową, o której zwykle nie pamiętamy, że w ogóle istnieje, a jest i działa. Nazywa się Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i żeby nikomu się nie wydawało, nie ma to ciało nic wspólnego z Unią Europejską. Przy telefonie profesor Włodzimierz Bernacki, politolog, ale też senator Prawa i Sprawiedliwości i właśnie przedstawiciel polskiego parlamentu w tymże Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A tak się złożyło, że właśnie trwa jedna z niezliczonych sesji tegoż ciała. Panie profesorze, wiemy, że dwa dni temu wydano uchwałę, oświadczenie w stosunku do Polski, że u nas panuje dyktatura, czy panuje brak wolności wymiaru sprawiedliwości. Chyba o to posłom i senatorom chodziło. Znaczy ten z jednej strony we wtorek został przyjęty raport przygotowany przez panią Rohan Gustafsson i pana Omzika, ale również została przyjęta rezolucja. Ten raport rzeczywiście jest raportem, w którym jest mowa o kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości, ale również tam znalazły się wszystkie, powiedziałbym, krytyczne uwagi, które były zgłaszane przez polską opozycję, a związane były z kwestią i swobody, wolności zgromadzeń, ale również telewizji publicznej, wiele wątków. My próbowaliśmy zarówno do raportu, jak i do rezolucji, zwłaszcza do rezolucji zgłosiliśmy poprawki. Było tych poprawek około 40, ale wszystkie poprawki zostały odrzucone. Te poprawki do rezolucji miały na celu tak naprawdę ucywilizowanie tego raportu, usunięcie nie tylko z raportu, ale przede wszystkim z rezolucji języka literackiego, bo już wszyscy na pewno w Polsce słyszeli, że w rezolucji jest określenie o frankensteinizacji prawa. No nie wiadomo, jak to prawnicy zinterpretują, co autor miał na myśli, no ale tego typu porównania nie licują wprost z tym całym kontekstem Rady Europy, a więc językiem prawniczym, a więc językiem ścisłym, precyzyjnym, językiem pozbawionym tak naprawdę wartościowania i ocen. To jest taki snop światła rzucony na pracę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jakie to ma konsekwencje dla Polski? To jest tak, że to jakoś nam grozi sankcjami albo nie. Ingerencją w system prawny, czy to jest tylko rezolucja i tyle? To jest tak, że co jakiś czas, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podejmuje albo uchwały, bądź też są to rezolucje, jak w tym przypadku. One nie mają tak naprawdę żadnych konsekwencji prawnych. One są wskazówkami czy wskazaniami, które miałyby prowadzić do reform, tak jak w Polsce, reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast chciałbym też bardzo mocno to zaznaczyć. We wtorek mieliśmy dyskusję na temat stanu praworządności w Polsce, natomiast wczoraj była dyskusja dotycząca praworządności Federacji Rosyjskiej. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o praworządność Federacji Rosyjskiej, jest i znajduje się ona na wspaniałym poziomie, jeśli chodzi o prawo, a przede wszystkim prawa obywatelskie i wolności obywatelskie. A już zachwyty były wygłaszane nad propozycjami reform, zmian konstytucyjnych zgłoszonych przez Władimirowicza Putina. Skandaliczne jest to, że z jednej strony mówi się o praworządności Polski w Polsce, a wczoraj nie chciano wysłuchać głosów przedstawicieli, czy to Gruzji, czy Ukrainy, czy innych państw wskazujących na nie tylko te przypadki Abchazji, Osetii, jeśli chodzi o Gruzję, czy kwestie Krymu, czy Donbasu,
ale kwestia Kowaliowa, Niemcowa, czy pani Politkowskiej, czy przypadek Skripala, no to w ogóle nie trafiało do większości parlamentarzystów względem Dnia Parlamentarnego Rady Europy. Co więcej, dowiedzieliśmy się wczoraj, że Rosja musiała interweniować właśnie w Gruzji. Musiała interweniować również na Ukrainie, ponieważ wolności i swobody, zwłaszcza Tatarów krymskich na Krymie, były zagrożone i teraz oto wreszcie Tatarzy mogą mieć te wolności, które przysługują każdemu obywatelowi Federacji Rosyjskiej, a więc swobody religijne i polityczne. No wie pan, jak się słucha takich rzeczy jeszcze w języku rosyjskim, to w moim wypadku ma się poważne wątpliwości co do funkcjonowania całej tej instytucji, która nazywa się Rada Europy. Ja przypomnę, że... Czyli tylko konkludujmy ten fragment naszej rozmowy, panie profesorze. Tak. W telefonie profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Strasburgu na posiedzeniu, na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czyli konkluzja jest taka z tego posiedzenia. W Polsce panuje realne zagrożenie dla praworządności. Dyktatura. Dyktatura, a w Rosji kwitnie wolność, reformy Władimira Putina są demokratyczne. Tak. Nawet Tatarzy na Krymie mają się cudownie. Oczywiście. To jest tak, jak jeden z tam przedstawicieli, już nie pamiętam, Słucki, Tołstoj czy Tołstoj. Kałasznikow powiedział, że w Rosji Federacji Rosyjskiej wsią w pariatki. I że, jeszcze raz powtarzam, to oni niosą wolność i te wolności i swobody obywatelskie do tych miejsc, gdzie te wolności i swobody są zagrożone. Najbardziej jednak tą dramatyczną sytuacją to jest sytuacja związana z tym, że Rada Europy powstała 70 lat jako reakcja na komunizm i narodowy socjalizm. Wtedy uznano, że praworządność to jest system czy pewien model budowania prawa odwołującego się do prawa naturalnego, do niezbywalnych, fundamentalnych zasad wywodzonych z prawa naturalnego. Wtedy w 1949 roku miano na myśli prawo naturalne wsparte na chrześcijaństwie, na etyce chrześcijańskiej. No dzisiaj mamy do czynienia z kolejną generacją tak zwanych praw człowieka i dzisiaj raczej mówi się o kazuistyce, a nie dyskutuje się o realnych wolnościach i swobodach obywatelskich, czy też o praworządności. Chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy. Że w Radzie Europy to nie jest tożsame z Radą Wspólnoty Niepodległych Państw. Tam jest i Francja, tak. I Niemcy, i Wielka Brytania, tak, i Hiszpania, tak. I Włosi. Tak. A jakie były głosy na temat tego stanowiska wobec Rosji polityków z Niemiec na przykład? Oj, tutaj wystąpił szef właśnie delegacji niemieckiej, pan Schwabe, który rzeczywiście powiedział, że no rzeczywiście Rosja jest tym bardzo istotnym, bardzo ważnym partnerem dla Rady Europy, dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No i że no, musimy podjąć bardzo bliską współpracę z Rosją i podejmowanie jakichkolwiek kroków takich rugających, czy też no, może usztywnić postawę Rosji, stąd jest to może być niebezpieczne. Najdalej poszedł człowiek, który przygotował raport, Timmy Cox, przedstawiciel holenderski, ale człowiek, który w 2017 roku był na koszt Rosji w Petersburgu, świętował stulecie rewolucji bolszewickiej. I on to w oświadczeniu majątkowym wskazał, że to na koszt właśnie Rosjan tam był, który jest zapatrzony, zakochany w Rosji, no, no również i w dziele rewolucji bolszewickiej. Wziął do pomocy człowieka, przedstawiciela delegacji włoskiej, który rzeczywiście też no, bardzo, bardzo blisko współpracuje z politykami Federacji Rosyjskiej. No, warto wspomnieć jeszcze tutaj o socjalistach niemieckich, a chociażby i radykałach typu Hunko. Także i Austria, Stefan Szenach, sławetny, który zgłosił wnioski dotyczące tej ostatniej rezolucji, i to zaostrzające, i on wspierał ten wniosek o objęcie Polski monitoringiem wypadku Federacji Rosyjskiej. No, z pełnym zrozumieniem podchodził do tego wspaniałego projektu reform zaproponowanych przez Władimirowicza Putina. Także czy Niemcy, czy Włochy, czy właśnie Francja, czy Austria,
To są, już nie mówiąc o państwach skandynawskich, tu szczególnie Islandia przoduje w takim radykalizmie. Jeśli ktoś chce wiedzieć, w jakim kierunku pójdzie radykalizm, ten lewicowy, feministyczny, to warto, żeby posłuchał właśnie przedstawicielek właśnie Islandii w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. To może być wstrząsająca lekcja współczesnej myśli socjalistycznej w zachodniej Europie. Panie profesorze, to jeszcze taka uwaga i taka myśl, bo być może polski rząd powinien się mimo wszystko od rządu rosyjskiego uczyć. No bo jeżeli oni są w stanie odwrócić rzecz na lewą stronę dzięki swojemu lobby, swoim pieniądzom, swojej soft power, to być może polskiemu rządowi udałoby się zbudować taką sieć kontaktów, żeby prawda o Polsce była obecna, a nie tylko wyobrażenie o Polsce. No tak, to rzeczywiście można łatwo zauważyć, kiedy przyjeżdża się do Strasburga, jak wzmacniane są poszczególne delegacje poszczególnych krajów. I tutaj zwłaszcza delegacja rosyjska, to jest delegacja 16-osobowa plus 16 zastępców, ale to jest bardzo sprawny przedstawiciel przy Radzie Europy, to są cały szereg dyplomatów, ale i takich dziwnych, smutnych panów, którzy poruszają się po korytarzach, to są osoby, obywatele Federacji Rosyjskiej zatrudnieni tutaj w Strasburgu. Nawet wtedy byli zatrudnieni, kiedy tej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy nie było. To są niesamowicie duże pieniądze, ale to jest, pamiętajmy, również oddziaływanie ekonomiczne, gospodarcze, bo kwestia Nord Stream 2 jest tutaj z perspektywy niemieckiej bardzo jasna, klarowna i wyraźna. Ale też ta ideologiczna. Rzeczywiście na tę Rosję dzisiaj spogląda się ciągle z perspektywy takiej, jak kiedyś intelektualiści europejscy gdzieś tam w latach 40. czy 50., którzy byli zafascynowani tymi wspaniałymi reformami Federacji Rosyjskiej. To jest rzeczywiście nie rzecz nie do pojęcia. No i wreszcie na koniec chciałem powiedzieć, że Rada Europy, a właściwie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy spełnia rolę taką, jak, nie wiem, każdy z nas miał do czynienia z homogenizatorem, z blenderem czy maszynką do mielenia. Otóż to jest taki homogenizator, który jeśli wrzucimy na wejściu prawo polskie, prawo niemieckie, prawo austriackie, to i w ostateczności to tak zostanie wymieszane, że w finale wyjdzie i tak model, który będzie istotnie ważny i uznawany przez wąską elitę niemiecko-francusko-holenderską załóżmy. To trochę podobnie jak w Unii Europejskiej, przynajmniej tak mówią niektórzy politolodzy, że tylko walka o władzę się liczy. To już na pewno na koniec, panie profesorze, coś jeszcze nas zaskoczy na tym posiedzeniu, czy już wszystkie fajerwerki, jakie mogliśmy oglądać na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, są za nami? Są jutro ważna debata, ale niestety została blokowana w ostatnim dniu, a jest to debata dotycząca turystyki związanej z transplantacjami, ale również z handlem komórkami czy handlem organami. Więc te tematy zostawiano na jutro w tej porze przedpołudniowej. Pewnie będzie sala kompletnie pusta. No i wydźwięk tego problemu związanego właśnie z turystyką właśnie transplantacyjną, z handlem organami, no przeminie bez większego echa. Nie można psuć niektórym interesów, bo i po co, chciałoby się powiedzieć. Profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawa i Sprawiedliwości, członek, przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosto ze Strasburga. Dziękuję, panie profesorze. My mamy godzinę 16:57 na zegarach. To dobry moment, aby posłuchać dobrej muzyki Guano Apes. Open your eyes.